Cześć, tu Isia z wylewanaobrazy.pl i dzisiaj będę wylewać pióro metodą całujące się farby, pocałunków farby. Jest to na podstawie tutorialu Olgi Sobis, link jest poniżej. I będę je wylewać w kolorach tęczy. Jeszcze do tego będę mam złoty, ale to gdzieś tam sobie stoi, gdzie indziej. Wszystkie moje farby są Renaissance Serie Colors, zmieszane z Floatrolem. Są w miarę gęste, więc powinny się całkiem, powinny być zgodne z tym, co mówi Olga. Zobaczymy. Będę mieć farb około 1,5 uncji, czyli około 60 ml w kolorach i w czarnej. Pomalowałam już boki na czarno. Potem jeszcze wyleję czarny na moje podobrazie. No dobra, to zabieram się do przygotowania moich kubeczków. I teraz pytanie, zaczynać od najciemniejszego czy od najjaśniejszego? Co chcę, żeby było na górze pióra? Na górze pióra chcę, żeby były kolory jasne. No więc na sam spód dam żółty. Około 60 ml. No dobra, no to lejemy. Mam 8 kolorów plus złoto. Moje złoto jest bardzo gęste. No, ale złoto powinno być gęstsze, żeby było je widać. No dobra. Odstawiamy. Tutaj mam, no niestety około 80, czyli moje pióro będzie większe, no ale może jakoś przeżyjemy. Teraz czarny. Tu jest czarny kubek, gotowy. No dobra, to teraz tak. Wyleję sobie moją farbę. Zapomniałam o jednej rzeczy. Muszę podkładać patyki pod moje pudełko. No moje, okazało się, że moje pudełko jest krzywe. Albo mam krzywo zainstalowane druty, albo stół mam krzywy. W każdym razie, jak postawię, jak mam obraz, to mi ścieka. W moim kolorze bazowym muszę zostawić miejsce, gdzie nie będzie w ogóle farby, żebym miała na co wylać moje pióro. Tylko ja czy... O, ja to mam w takie bardzo... To też byłoby troszkę taki bardziej... O, w ten sposób. Ok, czyli ponoć sztuka jest taka, że kolor czarny, czyli kolor podobrazia, idzie do tyłu, kolory idą do przodu. No to całuję. Dobrze, gotowi. Start. A chodzi o to, żeby farby spotykały się w locie, a nie dzióbki całowały się nawzajem. Równomiernie ponoć mam iść. Teraz widzę fioletowy, jeszcze nie widzę czerwonego. A chciałabym zobaczyć czerwony. Może rzeczywiście mam za dużo farby. Albo źle ją wylewam. Uuu, la, tylko żółty. Jeszcze żółte. Musiałam się zatrzymać, bo mi miejsca nie starczyło. Co się, patrzcie na to. Piękny. Cudowny, tylko... Troszeczkę to rozciągnę, bo chcę, żeby ten róg tutaj... Szkoda, że tak mało żółtego mi wyszło, ale rzeczywiście. Jakby było mniej, to byłoby lepiej. Ale słuchajcie, no patrzcie, to jest cudownie piękne. Łamatusieńko. Dobra. Gdzie jest środek? I robimy z tego pióro, tak?
No to hop. Tu jest mniej więcej środek. Ciągniemy. Jakie piękne, słuchajcie. Jak to cudownie będzie świecić. Ten złoty, ja tutaj widzę go między warstwami, szczególnie przy tym zielonym. Po prostu miodzio. Naprawdę miodzio. Nie spodziewałam się, że będzie takie piękne. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Teraz opalę, żeby się tutaj ewentualnie pozbyć jakiejś bombli powietrza, których jest cała masa jak zwykle. Bardzo szybko, bo nie chcę przypalić powierzchni, a muszę pozbyć się bomberków powietrza. Szczególnie w złocie, jak zwykle, była cała masa. Jak to jest możliwe? Stało tyle czasu, a bąble powietrza cały czas na maksa. No dobra, pytanie, dlaczego musi być gęsta farba? Dlaczego? Dlatego, żeby całość zatrzymała swój kształt, taki jak jest, a nie rozpłynęła się po wszystkim. Teraz tylko można się zastanowić, czy ja chcę jakoś to moje pióro urozmaicić. Na przykład pociągnąć je w jakimś kierunku. Nie sądzę. Piękne. No dobra, słuchajcie, tak wygląda pióro. No jest to trochę straszne, ale tylko trochę. Rzeczywiście trzeba uważać z ilością farby. Ja się muszę zastanowić, co ja zrobię z resztą tego pięknego kubeczka, który tutaj mam. Bo znowu została mi cała kupa farby. I jest nie w tych kolorach, jakich miało być. Niby dałam mniej fioletowego, patrzcie, jak jest strasznie fioletowy. Te dwa niebieskie, no zobaczymy, dlatego że jeden z nich jest zupełnie przeźroczysty. Drugi tylko trochę, więc też zobaczymy, na ile to wyjdzie. A wyjść to wyszło całkiem nieźle. No dobra, troszeczkę zniknął mi fiolet i magenty też za bardzo nie widać, ale za to złoto, no po prostu patrzcie, jak się świeci. Jest po całości, od spodu pióra aż po sam szczyt. Trochę żałuję, że mam mało żółtego, ale nauczyłam się, następnym razem będzie mi się lepiej lało. Ale wszyscy wiemy, że pierwszy raz wcale nie jest taki łatwy. Na górze znajdziecie linka do innych moich pierwszych razów, a na dole do mojego pierwszego ghost swipe'a, który, jak wiecie, wyszedł dopiero za piątym razem. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, dajcie kciuka w górę i subskrybujcie, żeby nie uciekł Wam mój kolejny eksperyment. Do zobaczenia w następnym odcinku!